Na tą chwilę już jesteśmy tak, najwyższym budynkiem budowlą we Wrocławiu. Góra budynku jest na 191 metrach. Ostatni strop, gdzie można spokojnie stanąć, to jest 186 metrów. My teraz jesteśmy na 169 metrze. I co zostało jeszcze do zrobienia? No, do zrobienia zostaje jeszcze masa roboty, jeszcze do zakończenia elewacje, stan surowy zamknięty, stan surowy żelbety, jeszcze trzy kondygnacje w trzonie komunikacyjnej, jeszcze pięć kondygnacji stropowych. Także jeszcze troszkę około półtora miesiąca nam to zajmie. Do tego dochodzą oczywiście instalacje, inteligencja budynku, szyby windowe. Proszę mi powiedzieć, to na szczycie będziecie w przewidywanej wysokości kiedy? Prawdopodobnie na koniec sierpnia. Teoretycznie wyszłoby nam to miesiąc przed terminem. A proszę powiedzieć, a jak wygląda robota na dole? Co tam się teraz dzieje? Na dole bardzo, bardzo silnie są zaawansowane roboty wykończeniowe, suche zabudowy już w budynku B1 odnośnie galerii handlowej, punktów handlowych. Jastrychy, podkłady, posadzki. Już jesteśmy na etapie przygotowania do montażu witryn całoszklanych. Także galeria już za chwilkę będzie wyglądała tak, jak będzie wyglądała w momencie otwarcia. Już przystąpiliśmy do tego typu robót. A jak wygląda budowa żagla? Na jakim to jest etapie w tej chwili? Stan surowy żelbety zostały zakończone. Tak samo jest w granicach 30%, 40% zaawansowanie zabudową elewacją. Do tego dochodzą jeszcze roboty instalacyjne, które się tam odbywają. Także oba budynki są mniej więcej na tym samym etapie zaawansowania i przewidujemy ten sam czas okres zakończenia robót. Elewacje do samej góry i to, że tak powiedzmy sobie będzie można odgrodzić ten budynek, to będziemy mieli koniec tego roku. Koniec tego roku, jeżeli chodzi o cały wygląd budynku, bo oczywiście przygotowujemy się do otwarcia galerii, która będzie wcześniej przygotowana. Teren będzie wcześniej przygotowany wokół galerii. Galerię handlową przygotowujemy na wiosnę przyszłego roku. To już nie są plany. W tej chwili stoimy na 191 metrze budynku Sky Tower. Oznacza to, że Sky Tower jest najwyższą budowlą we Wrocławiu, wyższą niż kominy elektrociepłowni, które mają 186 metrów. Jest to także wyższy budynek do dachu niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, który ma 188 metrów. Oznacza to, że do zakończenia budowy zostały jeszcze 3 piętra i Sky Tower już jest rekordzistą.